Trenerzy nie znają historii Doroty. Jedynie jej głos może ich przekonać. Na imię powiedz. Dorota. Dorotka, po prostu ja założę okulary, bo widać, że się poryczałam, więc jako pani profesor nie mogę sobie pozwolić na tak dużą ilość emocji. Natomiast wiesz co, po prostu tak pięknie zaśpiewałaś. Nie dość, że uwielbiam ten film i tę piosenkę, to uwierz mi tylko... Kafe Bagdad, tak? Bagdad Cafe, tak. To uwierz mi tylko, znikoma ilość ludzi na świecie może ją zaśpiewać tak, żeby to wzruszyło. I ty absolutnie tak to zaśpiewałaś. Po prostu masz taki talent. Jestem szczerze wzruszona. No, prawda. Wszyscy płaczą. Justynko, proszę się bardzo. Jak śpiewasz, to jestem bezbronny jak dziecko. No, dziękuję. Jak śpiewasz, to czuję, że właśnie dostałem nagrodę. Za to, że przez całe życie żyłem w ten sposób, żeby po 60 mieć łzy wzruszenia w oczach. Że nie zniszczyłem tego w sobie. I nie dałem tego zniszczyć sobie. Pamiętaj, ty też to chroń, co dzisiaj się zdarzyło. Pamiętaj o swojej wielkiej sile. Nie zmarnuj tego. Wiesz co, myślę, że... Każdy w życiu tęskni czasami po krańce nerwów, aż do krwi, za czymś albo za kimś. Jak ty śpiewałaś, to uderzyłaś dokładnie we wszystkie tęsknoty, które mam w sercu. Bardzo ci za to dziękuję. To była piękna chwila, naprawdę. Dorotko. Emocje można wyrażać łzami, można też wyrażać dreszczami, które się ma na całym ciele. Ja pokazywałem Thompsonowi swoje, a Thompson mi swoje. Rzadko to nam się dzieje. Dziękuję ci za to. Nie mogę patrzeć na łzy kobiet. Przepraszam. Po
Czekaj. Poczekaj, wiesz, musisz wybrać. Poczekaj, jeszcze najważniejsza rzecz przed tobą. Poczekaj, musisz tam stojąc wybrać sobie ona trenera. Ona po prostu idzie do mnie, nie denerwuj się. O! O Jezu, to jesteś cudowna. Czy może jednak do nas? Ale teraz musisz wybrać jednego z nas. Musisz wrócić na scenę i wybrać jednego z nas. A mogę już stąd wybrać? Możesz wybrać stąd, oczywiście. Poczekaj, tylko jeszcze ja usiądę, żebyś mnie widziała, dobrze? Bo poproszę o pana Marka. Pani prosi. Pani prosi, panie Marku. Cię dotknąć? Czy ty jesteś prawdziwa? Och, to ja dziękuję. Ona cała jest muzyką i ja nie wiem, jakie były jej przeżycia i co ona nosi w sobie, jaką nosi historię, ale na pewno słyszę ją w jej głosie. Ona po prostu oczyszcza duszę ludzi. To jest naprawdę wielki dar. Dorota mnie zabiła. My przez całe życie chowamy jakieś rany. Jakieś straszne zadry, ukrywamy to nawet przed sobą, że to było, bo musimy jakoś żyć, iść dalej. A tu przychodzi taka dziewczyna i okazuje się, że wszystkie nasze sztuczki i zabiegi, kłamstwa i samokłamstwa, żeby to ukryć, co nas straszliwie boli, nagle wszystko to pęka jak puszka Pandory i my zaczynamy mieć łzy w oczach po 60. I to jest moja nagroda. A to, że mnie wybrała, to cud.